Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kapitalny poranek, jest minus jeden, pierwsze przymrozki mamy. A ja chciałem was trochę rozgrzać i opowiedzieć o swoich inspiracjach. Idę z psem na spacer, akurat będzie 10 minut na to, żeby podzielić się, jakie kanały mnie inspirują, jacy twórcy, jacy piloci dronów i co byłoby taką fajną dla was też motywacją, szczególnie jak jest zimno, jest trochę ciemnie już na dworze i nie zawsze możemy latać. Kanały, które wybrałem, oczywiście można by wybrać takich kanałów dużo więcej, ale akurat to są te, które wpadły mi w oko, są charakterystyczne i też niekoniecznie są to kanały duże. Niektóre są mniejsze kanały, ale dają od siebie mega wartość. Ci piloci albo mają fantazję, albo robią coś ciekawego, albo mają mega umiejętności. I dlatego też starałem się tak trochę nietypowy ten ranking zrobić. To jest mój własny ranking według uznania. Więc zaczniemy może od kanałów mniejszych. Bardzo ciekawy content tworzy chłopak z Singapuru. On ma kanał Manuel of FPV. Lata różnymi dronami, widać, że lubi eksperymentować. Ja go przyczaiłem, kiedy szukałem informacji na temat Shandron Fig albo na temat jeszcze Cine Liftera. I to było bardzo ciekawe, dlatego że on stara się latać różnymi dronami i też z różnymi kamerami. Latał z Blackmagic, latał z Sony A7S3 i latał też z Red Komodo. Także widać, że chłopak ma naprawdę mega fantazję i lata też nad wodą tym wszystkim. Kręci bączki, robi flipy, także widać, że naprawdę jest mocny pod tym względem. Jeżeli chcecie zobaczyć coś innego właśnie z Singapuru, żeby trochę się oderwać od tej naszej atmosfery, polecam ten kanał. Nie publikuje ten chłopak za dużo, ale publikuje bardzo ciekawy, inspirujący content i też lata drogimi sprzętami w poparku w Singapurze nad wodą. Drugi pilot, którego chciałbym wyróżnić, to jest Mads Halvorsen. Pisze się Mads, ale czyta się Mads Halvorsen. Mads pochodzi i mieszka w Norwegii. Był gościem latającej kawki. To, co mi się u niego bardzo podoba, jeżeli chodzi o kanał i to, co robi, przede wszystkim jest filmowcem, ale też lata zarówno Inspire'em, jak i Mavic'ami, jak i lata dronami FPV. To, że ma takie naturalne podejście i dzieli się doświadczeniami, można się zainspirować, pomimo że on nie publikuje dużo, ale robi fajny content. Jeździ też po kraju. Ostatnio był na wyspie Senja, był też na Lofotach. Lata fajnie, dużo rozwala się też dronami. Nie boi się latać nad wodą, czasami te drony kasuje, ale powstają z tego świetne rzeczy i naprawdę super mu to wychodzi. Jeżeli chodzi o trzeciego pilota, którego chciałbym wyróżnić tutaj i twórcę filmowego, to na pewno Jack Sloan, który mieszka na Alasce. On ma też takiego kumpla, który się nazywa Alaskan Outsider. I chłopaki naprawdę robią niezłe rzeczy. Jack lata zarówno dronami z gimbalem, takimi jak na przykład Inspire czy Mavic czy Mini. Testuje wszystkie drony, testuje też dużo kamer i optyk Sony, także można z jego kanału wyciągnąć naprawdę mega wartość. A poza tym lata w niesamowitych miejscach, no bo wiadomo, Alaska to już są zupełnie inne klimaty niż u nas. Też lata samolotem do tych miejsc, te miejscówki ma mega ciekawe i dlatego myślę, że warto sobie zajrzeć na kanał Jack Sloan, bo tam dużo fajnego kontentu. Też robi live'y, można zadać mu pytania, jak ktoś lubi wstawać o 3 w nocy. I teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o trzech kanałach takich większych. Na pewno Niklas Christie. On jest bodajże Niemcem. Przyjaźni się z Filipem Freibotem. Niklas lata zarówno Mavicami, jak i lata dronami FPV. Bardzo fajny content, świetny kanał na YouTubie, bardzo inspirujący. Widać, że robi to z rozmachem. Chłopak ma dużo energii, ma też dojścia do fajnych kanałów, jeżeli chodzi o twórców i jeżeli chodzi o środki wyrazu. Robi to naprawdę mega dobrze. I myślę, że warto zajrzeć na jego kanał i zobaczyć przynajmniej parę ujęć, żeby się zainspirować. Słuchajcie, pomyślałem, że tych większych twórców wyróżnię, ale z Europy. Jako że mówiłem wcześniej o Amerykanach, drugim europejskim twórcą, którego chciałbym wyróżnić, to jest Hiszpan Ortega. On współpracuje m.in. z DJI. Był też montażystą i filmowcem i rozwinął się głównie przy takim szwedzkim narciarzu, który się nazywa Jon Olsson.
i on zatrudnił go jako takiego swojego kamerzystę. Jeździli, podróżowali przez pewien czas, a teraz właśnie Ortega rozwinął swój kanał. Myślę, że spokojnie od półtora roku działa na swoją markę i naprawdę dobre robi rzeczy. Fantastyczny content, można dużo od niego też inspiracji podczerpać, jeżeli chodzi o ujęcia dronowe, o to, co pokazuje, w jaki sposób to pokazuje, jak kręci, jak montuje. Mieszka w Hiszpanii, także tutaj na pewno ma też fajne możliwości, jeżeli chodzi o pokazanie tego, co najpiękniejsze w jego kraju. I słuchajcie, trzeci twórca, też z Europy, większy, Francuz. Dużo kontentu robi w swoim języku, co ciekawe, czyli on nie tworzy po angielsku, tak jak chłopaki z Niemiec czy z Hiszpanii. I naprawdę dobry jest ten Francuz. Fantastyczne ujęcia, dużo energii, czasu, serca, dużo kasy włożył w to, żeby się rozwinąć. Jego film taki dotyczący progresu w FPV jest mega inspirujący, bo on pokazuje na przykład ujęcia z Santorini i z wielu przepięknych miejsc, między innymi też właśnie we Francji. Uważam, że warto śledzić jego kanał, pomimo że on tworzy content w języku francuskim, ale wiele rzeczy jest oczywistych i naprawdę jest kapitalna ta forma, którą przekazuje, i też jakość. Widać, że dużo serca, dużo pracy, jego ujęcia robią mega wrażenie. I słuchajcie, z naszego rynku jeszcze chciałem wyróżnić jedną osobę, czy jeden kanał dronujemy.com z Wielkopolski. Fantastyczny content, krótkie filmy, ale mega treściwe, bardzo dobra jakość ujęć, genialny montaż, fantastyczne efekty dźwiękowe i naprawdę świetny pilotaż przede wszystkim, bo tutaj jest spójność. I życzę temu kanałowi, żeby się bardzo mocno rozwinął też na arenie nie tylko polskiej, ale międzynarodowej, bo potencjał jest mega. Uważam, że mamy pilota na najwyższym poziomie i myślę, że powinien też wypłynąć dużo szerzej niż tylko Poznań i Wielkopolska. Słuchajcie, mam nadzieję, że przynajmniej w te chłodne, ciemne dni trochę was zainspirowałem i że warto przysiedzieć w listopadzie czy w grudniu przy symulatorze, kupić sobie aparaturę albo trochę rozwinąć się pod kątem montażu filmowego czy samych ujęć, poobserwować innych, zyskać inspiracji. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!